artystów, które będę tutaj prezentował na moim kanale, to takie szkice, raczej wskazówki do dalszych poszukiwań, wskazówki, kogo warto sobie sprawdzić, lepiej jeszcze przeanalizować, ale spróbujemy troszkę tam jednak pochylić się zarówno nad twórczością danej osoby, jak i ugryźć jej charakter. Karol Palczak mieszka w Krzywczy, mieszkał sobie w Krakowie, jak studiował, ale stwierdził, że tak jak tam mówił w jednym z wywiadów, w dużym mieście nawet drzewa są smutne i wrócił do siebie, tam czuje się najbardziej prawdziwy, czuje, że ta jego sztuka jest najbardziej prawdziwa i tam sobie maluje. Artysta bez pretensji do sztuki jakiejś tam bardzo krytycznej, do jakiegoś tworzenia całej nadbudowy, chociaż nie unika słowa pisanego i pisze, ale raczej skupia się na malarstwie, podkreśla rolę tajemniczości w tym, jak maluje, żeby tam było jeszcze jakieś inne znaczenie, żeby tam wyczuwało się jeszcze właśnie to, co, to znaczy to już ja dodaję od siebie, to, co mówią Indianie, czyli że ważne jest to, czego nie ma, więc jest. No i te obrazy Karola Palczaka takie właśnie są, że w tych mgłach, w tych dymach, gdzieś jakaś, no, czuć jakąś tajemnicę. Jest to wszystko może nieco melancholijne, ale może być też i piękne, i ciekawe, no, a na pewno ciekawie malowane. No i na czym polega też siła Karola Palczaka? Ponieważ z uwagi na to, że nie jest pretensjonalny, że jest prawdziwy, to udało mu się jakoś tam, że tak powiem, zafunkcjonować w tym świecie sztuki, nawet u tych krytyków, którzy preferują inny rodzaj jakby sztuki, taki bardziej, powiedzmy, no, z zakresu, znaczy to jest oczywiście ogromne uproszczenie, no ale powiedziałbym, że na przykład magazyn Szum skłania się coraz częściej ku sztuce bardziej bardziej krytycznej, bardziej konceptualnej, ku działaniom. Takie malowanie, gdzie jeszcze dodatkowo to malowanie jest, powiedzmy, no, jakoś tam estetyzujące i przedstawiające i jest tym realizm. To nie jest jakby to, co tygrysy z Szumu lubią najbardziej, a tymczasem Palczaka jakby, powiedzmy, zaakceptowali, polubili. Dotarłem do bardzo jakby też, przejdźmy do jakby źródeł informacji na temat Krzysztofa Palczaka, które bym proponował wziąć pod uwagę. Czyli na przykład oprowadzanie po wystawie, przejście po wystawie, po wystawie Dym, która miała miejsce, która się odbyła, no już w zasadzie prawie 2 lata temu, bo w 2019 roku, chociaż to był grudzień, teraz mamy styczeń, więc no ale na Starówce w Warszawie. Ja miałem przyjemność być i na wernisażu tej wystawy, ale też przyszedłem później z kamerką, żeby tak na spokojnie przejść się po tym, na taki spacer z kamerą, żeby przejść się po pustej już galerii, przyjrzeć się tym obrazom, sobie je zarejestrować. To jest materiał, który wtedy z tego zmontowałem. To właściwie jest taki master shot, jedno długie ujęcie oczami, powiedzmy, widza wręcz od wejścia z ulicy, gdzie ja tam przechodzę przez te kolejne piętra tego budynku, leci sobie też parę słów wstępu o tych tańcach wokół ognia, o tym, dwa słowa o tym, gdzie mieszka artysta. No i mamy tutaj już samą wystawę, zaraz
wejście, o już jest wejście na wystawę, to już nawet nie przedłużam, znaczy nie przybliżam. Bardzo fajnie malowane takie te kukurydze, to są małe takie obrazki. Zależało mi tutaj na tym, żeby tak jak w spacerze po Kazimierzu, żeby ustawić taki obiektyw, który daje najbardziej, przybliża emocje oglądania świata z perspektywy oczu człowieka. I wydaje mi się, że ten obiektyw tutaj to na to pozwalał. Parę przebitek, żeby zobaczyć też ten kunszt, no bo to są małe bardzo, bardzo prace. Tam dosyć pieczołowicie są wymalowane te fragmenty pękniętego lodu. Pierwsza sala wystawa była w dwóch pomieszczeniach. Artysta oryginalny już w trakcie, tam można wyczytać, że w trakcie egzaminów wstępnych na akademię, bo studiował w Krakowie na akademii, że na egzaminy wstępne przyniósł swoje obrazy w takich workach, więc miało to od razu też taki klimat właśnie tej takiej małej miejscowości, tego to wszystko jakoś tam było razem spójne. Mi to się troszeczkę kojarzy też z sylwetką mojego profesora Stanisława Baja, który też dosyć mocno związany jest tam ze swoją okolicą i też maluje bardzo często tam w tej swojej okolicy. Wydaje się, że w ogóle artyści jako ludzie wrażliwi często gdzieś są mocno osadzeni w tym, gdzie się znajdują. A teraz jeszcze zobaczmy z innej beczki, to znaczy wywiad, mam tutaj jeszcze wywiad Pytanie na śniadanie z Karolem Palczakiem, z którego dowiedziałem się, że bardzo, bardzo lubi Rembrandta, tam chcieli go nazwać jakoś tak Rembrandt z Bieszczad. Ja akurat troszkę nie lubię takich uproszczeń i nie do końca to kupuję, ale powiedzmy, że faktycznie widać tutaj z tego wywiadu. Można sobie kawałeczek puścić, bo... Proszę! Ja bym chciał pozdrowić księdza, który niedawno zmarł. I na tym, i moja ciocia jeszcze malowała. Ogólnie to sztuka to nie jest taka jakaś bardzo u nas. A ile osób mieszka w Krzywczy? 5000 ma gmina. To jest, znaczy, składa się z wielu wiosek, tam są okay. Średnia i... Karol Palczak mówi między innymi o swoich inspiracjach, tak, chyba tak. I o tym Rembrandcie, którego podziwia. Ale Polish Dream, że tak powiem, bo... No i faktycznie jest coś z tego Rembrandta. Tutaj jak zobaczymy, przyjrzymy się, załóżmy ten obraz. No i Karol Palczak mówi, że... Bo tam zadali mu takie pytanie, gdyby miał nieskończoną ilość pieniędzy, to jaki obraz by kupił? On powiedział, że Mleczarkę Vermeera, no to zobaczmy... Aha, no tak, bo ja wiem o Rembrandcie, tego Rembrandta też się wyczuwa, ale i tego Vermeera gdzieś tutaj specjalnie przygotowałem tę mleczarkę. I teraz jak się porówna tą mleczarkę z
na przykład do tego obrazu, no jest coś na rzeczy, jakieś garnki, jakaś ta przestrzeń. Tutaj akurat to światło może nie jest tak według mnie jakoś tak zbudowane jak u Vermeera, ale na innych obrazach jak najbardziej jest. No jest to gdzieś tam do wygrzebania w internecie. To pytanie na śniadanie z Karolem Palczakiem. O, tu jest jeden, to jest mój ulubiony obraz Karola Palczaka. Zaraz będzie, o ten. Lubię te... To, że w zasadzie cały jest czarno-biały i ma tylko takie delikatne różowe wstawki. To mi się bardzo podoba. Ja osobiście teraz właśnie mam taką koncepcję na namalowanie paru prac bardziej z zakresu tego mojego, czyli horyzontu, morza, gdzie byłyby w większości czarno-białe z takim pojedynczym uderzeniem koloru gdzieś, czy to na morzu, czy takim pasie koloru na niebie, więc jak zobaczyłem tę pracę, to mi się pozytywnie skojarzyło gdzieś tam z moimi poszukiwaniami. No to druga rzecz o Karolu Palczaku, którą można znaleźć w internecie, są oczywiście też jest jakiś tam wywiad, wywiady pisane. Gdzieś tutaj mamy wywiad z Karolem, który przeprowadza Piotr Policht. No i Piotr Policht jako osoba tam też z gazety Szum jakoś tam tutaj pozytywnie odnosi się, jest zaciekawiona Palczakiem i też wraca jeszcze sylwetka Piotra w takiej bardzo ciekawej, takim ciekawym wywiadzie, no o wiele głębszym, takim bardziej przepracowanym niż Pytanie na śniadanie. Wiadomo, Pytanie na śniadanie, tam gdzieś oglądamy, ma się jakby za cel tego programu, to jest, żeby gdzieś tam pomiędzy kawką, herbatką i wyjściem gdzieś na miasto rano przyswoić tam troszeczkę mniej więcej, taki właśnie też szkic danej osoby. No a tutaj gdzieś ktoś znajomy mi podrzucił wywiad Edyty Kowal z Karolem Palczakiem. Tutaj są zdjęcia. Zdjęcia, gdzie widzimy, jak ten wywiad był przeprowadzany. No i pełen szacunek dla przeprowadzającej wywiad, za to, że pojechała, że to wszystko tak zrealizowała i mamy tutaj linki, jak się wejdzie, na przykład tutaj jako szczypta mój autoportret to bałwan o pięknej prawdzie z Karolem Palczakiem na Spotify i to jest no taki już dłuższy wywiad, gdzie faktycznie można coś tam usłyszeć. No i to, co ja bardzo też lubię, dobra jakość dźwięku. Na tam tajemniczości, to są zmysły, to są uczucia, to jest najważniejsze w tym. Wiesz, jak tworzysz obraz, nieraz podświadomie się nie zastanawiasz o czym to, wiesz, nie myślisz, nie wystawiasz sobie na kartce papier, to będzie o tym. I jeszcze dowalę tutaj seks i będzie zarobiście. Tak, ale powiedz, cieszę się, że o tym wspominasz, bo zwróciłam uwagę... Mówiliśmy o tych innych sylwetkach i o tym dobrze zbudowanym wywiadzie, gdzie tutaj autorka tego wywiadu poświęciła czas i zrobiła jeszcze, znalazła nauczycielkę ze szkoły. Odzieżą i on Karola... często przychodził i nawiązałam z nim kontakt, widziałam, że jest taki smutny. I właśnie też rozmowa jest z Piotrem. Powiedzieć jednak na temat artyści, który nie trafi pod skrzydła jakiejś galerii, jest bardzo ciężko operować tak, żeby... No to polecam, jeśli ktoś chce się wsłuchać. A jeszcze tak na koniec, to zdjęcie, które jak dla mnie już definitywnie przekonało mnie, że Karol Palczak to bardzo dobry artysta, ponieważ znalazłem tam
środki do malowania, których ja osobiście używam, do których doszedłem po długim jakimś tam swoim długich poszukiwaniach, więc myślę sobie, że też ktoś jest tam, gdzie ja poczułem jakąś taką więź z artystą przez to, że już abstrahując od takiego w sumie banału jak pędzel, którego też używam właśnie dokładnie takiego pędzla, który jest mięciutki i bardzo fajnie się przydaje, to na którymś z odcinków, w ogóle tutaj, myszą zaznaczę, tutaj widzimy liquin, tak, na 100%, tak, to jest tylna ścianka takiego medium, którego ja też używam. Na tamtym zdjęciu widzimy tę tylną ściankę tego medium liquin, chyba tego, bo są trzy typy tego medium liquin. To jest nazwa własna, liquin, ich tam produkt. No, więc gdyby ktoś chciał poznać, posłuchać, to że tak powiem, odsyłam do tych wywiadów. Gdyby ktoś chciał popatrzeć na obrazy, to można znaleźć, ja tutaj wrzuciłem ten mój spacer z kamerą, można też znaleźć obrazy Karola Palczaka w internecie. Też jako ciekawostka, w tym roku na 13 miejscu, tak, w kompasie sztuki, czyli nie tylko nie tylko kompas sztuki, ale też nominacja do już do paszportów polityki, więc tak, jeszcze zobaczmy to. Przegląd prasy. Więc tak, polityka, nominacja w kategorii sztuki wizualne, Karol Palczak. Więc na wszystkich frontach dosyć ostro idzie. No właśnie, też bardzo ważne, oni nominowali, czyli kto jakby stoi za Karolem Palczakiem, za nominacją Karola Palczaka, kto jakby aprobuje jego sztukę, uważa za to, że jest ta sztuka dobra, w porządku, godna polecenia. No mamy tutaj Jakuba Banasiaka, właśnie też z magazynu Szum. No, bardzo wpływowy krytyk sztuki, to wiadomo, osoba, która dosyć od wielu lat bardzo aktywnie się tam zajmuje krytyką sztuki, bardzo merytorycznie. Pamiętam, że jeszcze na etapie studiów męczyły mnie takie opisy tych krytyków, gdzie generalnie dzielili się na dwie części ci krytycy. Albo po prostu bezkrytycznie opisywali to, co mówił artysta o danej wystawie swojej, albo opisywali wystawę poprzez pryzmat swojej podróży na nią, że wyszedłem z domu, kupiłem bilet, wsiadłem do tramwaju na linii tam 36, przejechałem 5 przystanków, wysiadłem koło galerii, no i jakby to była tego typu opowieść. Tymczasem Jakub Banasiak faktycznie brał się, że tak powiem, za bary z tą sztuką i próbował, całkiem powiedziałbym, racjonalnie o tym pisać, nie jakoś tak zupełnie wrażeniowo, tylko tam faktycznie analizować różnych artystów, więc tutaj Banasiak wydaje się mocnym tutaj argumentem, że na tego Karola Palczaka warto spojrzeć. Ja miałem nawet okazję napisać moją teoretyczną pracę dyplomową Karola Banasiaka, więc wiem, że człowiek, który faktycznie jakoś tam bardzo mocno siedzi w tym świecie sztuki osadzony, Bogusław Deptuła, Rafał Kamecki, Piotr Kosiewski, Piotr Polich, to właśnie, o którym mówiliśmy, to ja przypisałem go do Szumu, a on tutaj jest jako z portalu culture.pl, to może walnąłem gafę, ja też tak do końca nie wiem, kto reprezentuje które medium, aczkolwiek wydaje mi się, że Piotr Polich z Szumem też współpracuje, więc chyba to dużego błędu nie ma. Tak, i też między innymi Iwo Zmyślony, więc
Więc tak, aha, no właśnie, oprócz tego, więc Karol Palczak dosyć, że tak powiem, intensywnie teraz jest, no powiedzmy, ma dobry moment, gdzie ludzie o nim słyszą, mówią, to oprócz polityki jest i tych wywiadów, mamy też Kompas Sztuki i w Kompasie Sztuki, Kompas Młodej Sztuki, już momencik, Kompas Sztuki 2020. Wydaje mi się, że był na 13 miejscu. Karol Palczak, miejsce 13 w rankingu. Tutaj nie, na 26, ale po prostu ex aequo, znaczy jeśli chodzi o numer, to 26, ale miejsce 13. Tutaj zdobył najwięcej punktów, 9, znaczy, przepraszam, 8 w galeriach komercyjnych, mniej punktów w galeriach niekomercyjnych, notowania tutaj komercyjne ocenione na 3. No więc tak to wygląda. Podsumowując, używa... Aha, jeszcze moment, gdzie tu jest... na kamerka. Podsumowując, Karol Palczak, artysta, który mówi o prawdzie, mówi o tajemnicy, który dba o warsztat, który nie boi się realizmu, nie boi się zmierzyć z estetyką, maluje na płótnie, bo to dzisiaj też nie jest wcale oczywiste, farbami olejnymi. Używa bardzo dobrego medium, którego ja też używam, i pędzle też są ok, dlatego uważam, że jest godny polecenia. Jeśli ktoś będzie chciał, to zachęcam do zapoznania się. Wydaje się też już mniej wcześniej idealnym kąskiem dla inwestorów, ponieważ już teraz dużo osób o nim słyszy, no to już te ceny wzrosły obrazów, ale jeśli ktoś patrzy na sztukę przez pryzmat inwestowania w sztukę, no to jeszcze 3 lata temu idealnie, no teraz już powoli te ceny wzrosły, więc to już nie jest aż taka chyba, aż taka, że tak powiem, taki czarny koń, bo już teraz jakby wszyscy usłyszeli i to jest inaczej, no ale wydaje się nadal dobrym też takim kąskiem dla osób, które kolekcjonują sztukę. Dobrze.